Dzień dobry, Konrad Błaszak. I to znowu ja, no bo Konrad Błaszak. I teraz będę nagrywał test czegoś niestandardowego, czyli klimatora. Ale co to kuźwa jest klimator? Otworzę sobie ściągę. Dobra, tak naprawdę myślałem, że klimator to jest coś lepszego niż wentylator i coś no teraz jest słabszego niż klimatyzacja taka pełnoprawna. I na testy dostałem takiego luja, o kurczę, ręka. O Jezu, do miniaturki. Kurde, o Jezus. Ej, łatwiej się robi miniaturki smartfonów, wam powiem. To jest Tessa CoolTouch P800, czyli klimator z kilkoma funkcjami, który ma odpowiadać między innymi za chłodzenie powietrza. Najpierw kilka słów o nim, potem jak się sprawdził. Przede wszystkim wygląda spoko, wygląda ładnie, szmery, bajery, ale może tak, nawilżać to powietrze. Jest tam pojemnik na wodę i się wlewa wodę. Ma to sens. I on dzięki temu nawilża powietrze, może ochłodzić. Ma też filtr, przez co może również być dobrą opcją dla alergików, bo czyści to powietrze. Wydajność, jak podaje procent, to jest około 10 metrów kwadratowych pomieszczenia i teraz z takim sobie pomieszczeniem powinien poradzić. Jest kilka opcji, jest jak tam normalny tryb, jest tryb na przykład nocny, żeby on był trochę cichszy, trochę mniej przeszkadzający, no bo to niektóre osoby lubią, niektóre nie. Jaki tam jakiś dźwięk szumi w tle, a niektóre po prostu nie mogą się skupić, więc zależy co kto lubi, można sobie to poustawiać. Dobra, a teraz jak się sprawdza? Przede wszystkim testowałem go w kilku pomieszczeniach. Testowałem go w biurze, gdzie mam tam około 10 metrów kwadratowych. To jest tam chyba albo 9 kawałkiem, albo 10 kawałkiem, więc akurat się łapie. Testowałem go też w salonie, który jest dużo większy. No i tak, w salonie, zacznę od tego, w salonie jakby to powietrze chłodniejsze, bardziej nawilżone, czuć jest z takiej najbliższej okolicy, ale to się dość ciężko było to schłodzić, tak porządniej. W biurze, które ma te 10 metrów, było już lepiej, czyli po jakiejś tam pracy już to czuć było, że jest trochę chłodniej, że to powietrze jest bardziej nawilżone, więc no taka wydajność do większych pomieszczeń to może być dodatkowy fajny atut, jak siedzicie na kanapie i sobie postawicie koło kanapy, żeby na was dmuchał tym zimnym powietrzem, spoko, no, ale reszta, część pomieszczenia no już nie będzie tak schłodzona. No siłą rzeczy, no to jest te, no tak procent podaje, to tak mniej więcej to się łapie. Po drugie, tam, gdzie jest pojemnik na wodę, to są też dodatkowe dwa wkłady. Dwa takie wkłady, takie plastikowe, do których się nalewa wody, wrzuca się do zamrażarki, je się zamraża, żeby ta woda była chłodniejsza, żeby to po prostu jeszcze lepiej chłodziło. I to działa, to ma sens. Na początku zrobiłem bez tego, potem zrobiłem z tym i wydaje mi się, że działało to trochę lepiej. Takie było moje odczucie. Przede wszystkim jest trochę chłodniej w tym pomieszczeniu. Będę mówił o biurze, no bo wtedy to miało sens. Jest trochę chłodniej, ale powietrze, jak włączymy sobie te wszystkie funkcje, wiesz, daje wszystkie. Wszystkie daje funkcje. To powietrze było dużo bardziej wilgotne, co jest też raczej chyba spoko opcją, nie? No chyba, że ktoś nie preferuje, ale szczególnie jak jest takie suche powietrze, takie ciężkie, no to jest fajna opcja, żeby to powietrze było trochę wilgotniejsze, żeby nam się trochę lepiej oddychało. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Alergikiem nie jestem, więc nie mam pojęcia, jak się filtry sprawdzały. Mi nie robiły jakiejś różnicy, ale ta opcja też jest. I tak jak powiedziałem na początku, wydawało mi się, co jeszcze? A, dobra. O, jest pilocik. Zobaczyłem. Jest pilocik. Pilocikiem można sobie, nie trzeba tam podchodzić, tylko cyk, cyk, cyk i już wszystko jest machnięte. Więc to jest też spoko opcja. I czy to ma sens? Tak jak zacząłem, czytając, co to jest klimator w ogóle, myślałem, że to jest trochę lepsze niż wiatrak. No i gorsze niż klimatyzacja. I szczerze mówiąc, testy pokazały mi, że miałem rację. Bo to jest fajniejsza, to jest i droższa opcja, i fajniejsza opcja niż zwykły wiatrak. Bo tak, podmucha nam powietrzem. Możemy sobie to ustawić, żeby nam po prostu dmuchało powietrzem, tak jak wiatrak. Nie będzie robiło żadnych szmerów, bajerów, po prostu będzie nam dmuchało powietrzem. Ale może to powietrze być nieco bardziej nawilżone. Można zrobić, żeby dmuchało zimniejszym powietrzem przez to, że wlejemy zimną wodę. Plus możemy dorzucić te wkłady, więc w gorące dni to powietrze nie będzie takie, jak mamy tutaj, tylko będzie jednak trochę chłodzone, więc to jest dodatkowy atut. No mówię, jest to dla alergików, więc to też może się przydać, więc zdecydowanie jest to fajniejszy wybór do domu niż taki wentylator. Szczególnie właśnie jak macie, nie wiem, jakieś biuro,
gdzie tam siedzicie przez kilka godzin, więc zależy Wam na tym, żeby to powietrze było fajne, żeby było przyjemne, żeby dało się tam pracować, nawet jeżeli to jest takie lato, jak było teraz, czyli potrafiło być po 30 kilka stopni. Plus może to być dobra opcja do spania, włączyć ten tryb, żeby troszkę nawilżało to powietrze. No bo to też różnie jest, czasem przy tym oknie otwartym można spać, czasem nie. Czasem bezpieczniej jest po prostu puścić sobie jakoś delikatnie wentylator, więc to może być fajna alternatywa, żeby spało się nam po prostu nieco przyjemniej. To w takie gorącym latem też się może przydać ta opcja, więc też warto ją sprawdzić. No ale tak jak myślałem, nie jest to pełnoprawna klimatyzacja, bo też mam doświadczenie z takimi u znajomych, więc no nie daje to, nie chłodzi to tak całego pomieszczenia jak klimatyzacja, no ale to są też zupełnie różne koszty, bo klimatyzacja potrafi kosztować spokojnie, nawet taka chyba najtańsza, jakieś 10-krotnie więcej niż taki sprzęcik, więc no siłą rzeczy coś za coś. Jeżeli chcecie kupić jakiś wiatraczek taki, wiecie, czy dychy z marketu, no to nawet nie jest alternatywa, bo to jest alternatywa dużo droższa, która obecnie kosztuje chyba 350 zł, jak sprawdzę na stronie producenta 379, więc w tych okolicach będzie trzeba szukać. Jeżeli jednak chcecie kupić jakiś porządniejszy wiatrak, albo jakiś oczyszczacz podstawowy, albo coś w tym stylu, żeby to Wam chłodziło też, żeby było chłodzenie, żeby było jakiś lepszy nawilżacz powietrza, bo takie sprzęty też są, no to warto zainteresować się tym sprzętem. Ręka mnie boli. Tym sprzętem warto się... Testy jak blogerki typowo. Słuchaj, czuję swój kremik, jest super. No tak poważnie. Warto zobaczyć ten sprzęt, zainteresować się nim, bo może okazać się, że to jest jednak dużo sensowniejszy wybór niż porządny wiatrak. Moim zdaniem jest, ale to już musicie sami ocenić.